Myślę, że to miejsce będzie miało długo nazwę najdziwniejszego, w jakim spałem. Jest 5:30, a ja się stąd ewakuuję. Godzina 6:30, witam. Wyszedłem z tego strasznego miejsca. Nocleg z grasującymi myszami oraz martwą krową za ścianą nie należał do najprzyjemniejszych, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Lepsze to, niż spanie na dworze, na mokrej trawie. Kto wie jeszcze? Pewnie pod mrzawką, bo tak to było. Widzimy się zapewne, jak zrobi się jaśniej. A ja szoruję dalej, aby jak najszybciej odejść od tego gościnnego miejsca. Jest pięknie i bardzo chłodno. Temperaturę oceniam tutaj, na górze, na jakieś 4 stopnie Celsjusza. Oczywiście piękne widoki w pełni rekompensują tą drobną niedogodność. W ciągu dnia będzie ciepło. Może jeszcze nie upał, ale widzimy, że niebo jest czyste, a to daje pewność, że promienie słońca będą dzisiaj miały dużo styczności z moją skórą. Wczoraj z powodu 4-godzinnego opóźnienia ratowałem się noclegiem w oborze w górach. A gdyby nie to, byśmy szli przez bramę, która jest za mną, i mocno wbijali się w góry. Było tam schronisko, taki bardziej schron turystyczny, zamknięty, ale z tego co pamiętam, było jakieś zadaszenie. Teraz muszę lekko trasę zmienić, aby dotrzeć na miejsce w miarę wcześnie. Ile kilometrów? Nie wiem, ale postaram się dotrzeć jeszcze za dnia, bo miejsce ma być obiecujące. Jest coraz fajniejsza pogoda, coraz bardziej urokliwe miejsca też są. Zapowiada się naprawdę udany dzień. Okolica jest naprawdę piękna, bardzo sympatycznie się idzie. Pamiętacie, jak w Chorwacji znalazłem markowy kołpak i wystawiłem go, żeby ktoś go zabrał? No to tutaj też sobie leżał w krzaczkach kołpak Toyotki. Może komuś się przyda. Idę wzdłuż rezerwatu przyrody i już wcześniej w różnych miejscach napotykam takie przejścia w kształcie litery U. Przy tym ostrym zakręcie
człowiek spokojnie może przejść, małe zwierzęta też, ale już duże nie. Fajne rozwiązanie. Moja trasa odbija w lewo, ale ja postanowiłem podejść być może 800 metrów, może 500. Jest wieża widokowa. Jeżeli by się okazało, że są tam jakieś ławeczki, to przygotuję sobie coś do jedzenia, bo na śniadanie zjadłem batona. A przy okazji może będą fajne widoki. Jest wieża. Jeżeli będzie otwarta, to mam przeczucie, że będą naprawdę fantastyczne widoki na kanion. Ciekawy jestem, czy będzie otwarta. No to jeszcze raz od początku. Let's go! Wieża jest otwarta. Gotowanie uskutecznie, ale niestety wybita szyba spowoduje, że pobyt niekoniecznie będzie aż tak przyjemny, jakby mógł być. To druga. Ale nie szkodzi, nie wieje, jest cicho. Chętnie przysiądę i coś ugotuję. Zostawię koordynaty, bo tak naprawdę widzę, że spokojnie można tu przenocować. Jest to naprawdę całkiem przyzwoita miejscuwa. Nawet jest materac. Tak, spędziłem tutaj 2 godziny. Zjadłem, wypiłem kawę, co było zresztą widać. Dodatkowo znalazłem 2/3 butelki wody i wykorzystałem ją do tego, żeby zadbać o swoją higienę. Jeżeli oglądasz ten materiał, to wiesz, że to 3. dzień bez prysznica. Rozrolowałem mięśnie. Naciągnąłem je, spakowałem, przefiltrowałem wodę, dlatego że została mi już końcówka i maszeruję w stronę kolejnego fajnego miasteczka. Jeśli materiał Ci się podobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. A jeżeli nie, to zastanów się chociaż chwilkę, dlaczego tego nie robisz. Mile widziany będzie komentarz, subskrypcja i oczywiście udostępnienie tego materiału osobom, które miałyby chęć go obejrzeć. Jeżeli
będziecie aktywnie wspierać mój kanał właśnie działaniami, o których powiedziałem, ja postaram się, aby codziennie ukazała się nowa część z mojej wyprawy na Sycylię. Proponuję jasny i klarowny układ. Bardzo liczę na naszą współpracę. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.